Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Ja nazywam się Ewa Wilk, mam przyjemność wśród rozmaitych aktywności dziennikarskich prowadzić od kilkunastu już lat. Najpierw dodatek, a potem nazwaliśmy to wydaniem specjalnym w takiej rozległej dziedzinie naszej działalności jako polityki, czyli poradnik psychologiczny Ja, My, Oni. Jak sądzę, Państwa gronie jest sporo sympatyków również tego wydawnictwa, czytają je regularnie. A jeśli nie, jeśli trafili Państwo na ten właśnie numer, który ukazał się na rynku trochę ponad miesiąc temu i to w jakimś stopniu przyciągnęło Państwa na to spotkanie, to też jestem ogromnie rada. Tak jak napisaliśmy we wstępie, nasza wycieczka w dziedzinę neuronauk, czy też neuronauki, spróbujemy jakoś sobie też może ten termin raz na zawsze ustalić w tej dyskusji, była takim epizodem, do którego zbliżaliśmy się nieśmiało, sądząc, że jednak jest to dziedzina dość nowa, hermetyczna, niezbyt przystępna dla szerokiej publiczności. Ale uważam tę wycieczkę za niesłychanie udaną i cieszę się ogromnie, że dzisiaj mogę gościć panów, którzy bądź napisali teksty, bądź też udzielili wywiadów do tego wydawnictwa, i że tak fantastycznie skomponowało nam się to dzisiejsze grono, ponieważ badania nad mózgiem przy użyciu nowoczesnych technologii, tak jak Państwo pewnie znakomicie wiedzą, wkraczają w rozmaite dziedziny wiedzy tradycyjnie sklasyfikowane, wypełniają rozmaite szczeliny interdyscyplinarne i mimo, że metoda jakby badawcza jest ta sama, to okazują się one przydatne, te badania, dla różnych dziedzin wiedzy, poszerzają niesłychanie pole obserwacji, a też każde spojrzenie z pewnym backgroundem, z pewnego punktu widzenia, z pewnym właśnie przygotowaniem naukowym i tak dalej, jest trochę odmienne. Dlatego z wielką przyjemnością prezentuję od tamtej strony mojej lewej, Państwa prawej, profesor, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Psychologii i lider zespołu Laboratorium Badań Świadomości. Będzie pan reprezentował tutaj w tej dyskusji psychologię, choć jak ustaliliśmy, doktorat, z doktoratu jest pan doktorem nauk humanistycznych. Specjalność psychologia, więc wszystko się zgadza. Następnym dyskutantem będzie kulturoznawca i medioznawca, pan dr Samuel Nowak. Ja tak sobie napisałam, że ponieważ pan Samuel pełni też na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcje PR-owskie, że jest popularyzatorem wiedzy oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zwłaszcza tak, i jest nieocenionym współredaktorem tego właśnie wydania, właściwie jego i w dużej mierze inicjatorem, bo podczas majowej dużej konferencji w Krakowie pod nazwą Neuronews dogadaliśmy się co do tego wspólnego interesu. Dalej mamy spojrzenie filozofa, kognitywisty i kulturoznawcy, czyli pana Leona Ciechanowskiego, i który z kolei reprezentuje Uniwersytet SWPS. To może mniej ważne, ale ważne pewnie będzie to, że pańskie spojrzenie będzie z tej perspektywy filozoficzno-poznawczej. No i wreszcie pan dr Paweł Boguszewski, adiunkt w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN oraz pracownik biologicznych podstaw zachowania w Akademii Pedagogii Specjalnej. Ja chciałabym zadać takie pierwsze pytanie, które jednocześnie da możliwość rozszerzenia tej autoprezentacji. Te moje pytania będą może aż za proste jak na skomplikowanie tej dziedziny wiedzy, ale myślę, że to szybciutko ułatwi nam poruszenie jak największej liczby tematów. W każdym razie chciałabym zapytać, co było dla każdego z panów z osobna największym osobistym odkryciem, zdumieniem, jakby zwrotem też być może
Państwa spojrzeniu w tej, do tej chwili na dyscyplinę, którą uprawiacie, kiedy zajęliście się podglądaniem i podsłuchiwaniem mózgu za pomocą tych nowoczesnych metod, jak funkcjonalny rezonans magnetyczny, EEG i tak dalej. Co tam panowie z każdego punktu widzenia zobaczyli takiego, co ich samych wprawiło, no już nie chcę powiedzieć w osłupienie, ale rzeczywiście uważają za ważne. I ja bym chciała zaprosić, sobie tutaj wynotowałam takie rzeczy, żeby też panów przedstawić. Chciałam zacząć od profesora Wierzchonia, potem pozostawić to już państwa decyzji, kto następny. Ponieważ nawiązując do tego naszego wydania, tam jest pan współautorem niesłychanie interesującego tekstu o podejmowaniu decyzji, modelach matematycznych, jak też my podejmujemy decyzje, i sam pan zadaje takie pytanie ze współautorką. Na ile podejmowane przez nas decyzje są naprawdę nasze? I na nie odpowiada pod koniec, jeśli nawet odbywa się to bez udziału świadomości, to często są to decyzje racjonalne i adekwatne do sytuacji. Jak sądzę, jako szef zespołu Laboratorium Badania Świadomości, coś o świadomości w tej chwili usłyszymy. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście o świadomości pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa, ale na początku, jak każdy empirysta, muszę zdefiniować to, o czym będę państwu mówił, czyli innymi słowy powiedzieć w dwóch słowach, jak tą świadomość mierzymy. No bo brzmi bardzo złożenie, ale no musimy to potem jakoś w kontekście empirycznym rzeczywiście ująć. I my w różny sposób się tym tematem zajmujemy, ale myślę, że możemy zacząć od takiego najprostszego pomiaru, czyli innymi słowy pytania osób badanych, jak dobrze coś widzą. No bo to jest taka zmienna, która z jednej strony dotyczy naszego doświadczenia, jest w jakimś sensie zróżnicowana, czyli możemy mówić o jakiejś subiektywnej charakterystyce tegoż opisu, tego co widzimy. No i z trzeciej strony pozwala nam mierzyć zmienną, która nas interesuje, czyli świadomość metodami eksperymentalnymi. Możemy na przykład to pytanie zadawać wiele razy, prezentując osobom badanym jakieś proste bodźce. I dając na pytanie o największe zdziwienie i trochę nawiązując też do tego komentarza pani redaktor dotyczącego podejmowania decyzji, myślę, że takim pierwszym badaniem, które chciałbym dzisiaj zacytować, jest takie badanie, w ramach którego sprawdzaliśmy, co może wpływać na te sądy na temat widzenia, a konkretnie rzecz biorąc takie badanie, które przeprowadziłem z moją byłą doktorantką, a teraz już panią doktor Martę Łukowską, dotyczącego wpływu rytmu serca na widzenie. To jest takie połączenie, które może się wydawać z perspektywy psychologa poznawczego, czyli nurtu, z którego wywodziłem się klasycznie, dosyć nietypowe. Tak, to znaczy my, jeśli próbujemy budować metody, teorie psychologiczne wyjaśniające to, w jaki sposób buduje się sąd na temat widzenia, tego dlaczego coś widzimy lepiej, dlaczego coś widzimy gorzej, odwołujemy się standardowo do wyjaśniania w kategoriach wynikających z dyscypliny, którą reprezentujemy, czyli takie kategorie jak uwaga, jak detekcja, jak pamięć, czyli tych zmiennych, które opisują nam umysł jako taki. No i teraz praca serca to nie jest coś takiego, co w tym opisie się standardowo mieści. I teraz badania, które robiliśmy, znowu upraszczając sprawę dosyć znacząco, pokazały, że rytm serca, a konkretnie rzecz biorąc jego zmiana, jest informacją, która jest wykorzystywana w sądach na temat widzenia. Czyli innymi słowy, my mówimy o tym, jak dobrze coś widzimy, między innymi dlatego, że w naszej decyzji uwzględniana jest informacja na temat rytmu serca. Jeśli mógłbym pociągnąć ten temat podejmowania decyzji. Specjalnie go tak poruszyłem w tym wątku, tak, żeby Leona sprowokować. Właśnie, bo ja teraz też kończę doktorat, mam nadzieję, na Uniwersytecie SWPS. I właśnie w dziedzinie podejmowania decyzji i zajmuję się poczuciem sprawstwa. I tak naprawdę to, co mnie zainspirowało do tego, żeby tym się zająć, to takie badanie Benjamina Libeta z 1983 roku. Dzięki, że nie mówiłeś o nim, bo myślałem, że mi ukradniesz temat. I to jest takie badanie, gdzie starano się pokazać za pośrednictwem właśnie tych metod neuropsychologicznych, że da się przewidywać naszą chęć naciśnięcia guzika. To jest oczywiście bardzo proste przewidywanie i zwykle w życiu mamy do czynienia z bardziej złożonymi
procesami decyzyjnymi. Natomiast to, co mnie zafascynowało w tym badaniu, to właśnie to, że na podstawie fal elektromagnetycznych, powiedzmy, możemy przewidywać do paru sekund przed świadomą decyzją to, że ta decyzja nastąpi, że to naciśnięcie guzika również nastąpi. Więc po tych badaniach nastąpiła cała seria badań i w ogóle też i krytyki filozoficznej i neuropsychologicznej, ale też dalsze badania, które za pośrednictwem na przykład innej metody fMRI pokazały, że można przewidywać taki moment decyzji świadomej naciśnięcia guzika aż do 10 sekund przed tą świadomą decyzją. Więc cała taka fala pojawiła się w świecie naukowym dyskusji, czy my rzeczywiście jesteśmy, czy mamy wolną wolę. Czy to jednak nie jest tak, że nasz mózg za nas podejmuje te decyzje. No i tutaj może na razie skończę na tym, bo też można odnieść się do artykułu Michała i przeczytać go po prostu. Ale to, co chciałbym jeszcze tutaj dodać na koniec, to to, że właśnie to mi się podobało, to badanie, z tego punktu, dlatego, że ono łączyło ze sobą i psychologię, i neuropsychologię, i takie zagadnienia filozoficzne. A sprzedając taki trailer jeszcze przed tym, o czym będziemy rozmawiać później pewnie, no to ja uważam, że my mamy wolną wolę i mimo tych badań. I dlatego wciąż jesteś filozofem. Właśnie, jeszcze nie psychologiem, doktorem. Więc dlatego, bo to badanie też postawiło taką ciekawą tezę, czy my jesteśmy mózgiem, czy mózg jest czymś oddzielnym od nas, a my jesteśmy jakimś ośrodkiem decyzyjnym, czy jakimś homunkulusem, który podejmuje te decyzje i nagle staje się świadomy tych decyzji. Co jest takim błędnym trochę podziałem, błędnym dualizmem, ale to o tym na pewno jeszcze będziemy później mówić. Tak czy inaczej uważam, że mam wolną wolę i Państwo również. To ja bym zdefiniował neuronaukę, bo mieliśmy to zrobić. Dla mnie neuronauka, bo tak, jest to nowe pojęcie. Dopiero od niedawna zaczęło to dobrze w ustach brzmieć. Jeszcze parę lat temu ta neuronauka to trochę tak kanciasto wychodziło, obecnie już się przyjęło. I generalnie jest to nowe podejście do tworzenia nauki, to znaczy nie zamykamy się w jakiejś katedrze, na przykład, nie wiem, chemii nieorganicznej, soli i tak dalej, czyli idziemy w taką specjalizację bardzo drobną, tylko co jest takim no, charakterystycznym typem podziału nauki obecnie, takiej akademickiej, tylko w drugą stronę działamy. To znaczy, no, mówiąc tak obrazowo, na środku stołu kładziemy ludzki mózg i każdy, kto może nam pomóc znaleźć zagadkę, jak to działa, w jaki sposób ta tkanka, która jest tam kilo 400, tworzy świadomość, potrafi pisać poezję, widzi piękny krajobraz i to jest dla niej przyjemne. I każdy, kto potrafi coś na ten temat powiedzieć, pomóc, wspomóc, możemy go włączyć do neuronauki. Czyli jest to nowe podejście, bardziej takie otwarte, gdzie ma do powiedzenia coś i filozof, i psycholog, i chemik, i biolog, fizyk, komputerowiec, informatyk i bardzo wiele, wiele innych dziedzin. I to jest dla mnie neuronauka. Czyli to jest zupełnie troszeczkę inne podejście do problematyki. Natomiast właśnie to, co dla mnie jest najbardziej pociągające w neuronauce, to jest ta interdyscyplinarność. To znaczy, robiąc bardzo ciekawe badania, można jednocześnie uczyć się ogromnej ilości rzeczy. Nie ma czegoś takiego, że no dobra, nie ucz się tego, bo to jest nie twoja dziedzina. Tak, raczej jest na zasadzie łącz, spróbuj znaleźć ciekawe metody za płotem. Natomiast samo zadziwienie to jest no, nieustawiczne zadziwienie, w jaki sposób niby prosty układ, niby układ biologiczny, złożony z elementów, o których sporo wiemy, czyli komórki złożone z jakichś błon, białek i innych elementów chemicznych, potrafi w swojej złożoności stworzyć człowieka. Potrafi stworzyć właśnie świadomość, potrafi w jakiś sposób, czy to świadomy, czy nieświadomy dla nas, ale to ta tkanka jest siedliskiem czegoś, co możemy nazwać w cudzysłowie naszej duszy i to ona ją tworzy. Przynajmniej póki co nie znaleźliśmy żadnego innego wytłumaczenia i nauka raczej się trzyma tej
mechanistycznej metody wyjaśniania i wydaje mi się, że ona jest całkowicie wystarczająca, ponieważ no nam, czy przynajmniej mi jako istocie ludzkiej, to wcale nie uwłacza, że jestem pewnego rodzaju robotem biologicznym, wręcz przeciwnie, który całkiem nieźle działa chyba. Dzień dobry. Ja się czuję w tej dyskusji tak trochę jak taki komisarz reprezentujący nauki humanistyczne. Nie pracuję ani na MRI-u, ani na EEG, takich badań nie prowadziłem. Natomiast jakby te odkrycia, które na gruncie neuronauki się pojawiają, jakby oczywiście taką tradycyjną teorię krytyczną, którą moglibyśmy aż od Marksa przez Freuda do współczesnej humanistyki pociągnąć, oczywiście sprowadzają dość duże zakłopotanie. Kiedy jednak popatrzymy z takiej szerszej perspektywy, to co było wielkim odkryciem teorii krytycznej od samego początku, to oczywiście było obnażanie pewnych procesów, które ludziom wydawały się, że są świadome, a które dzieją się poza nimi. Tak? To byłby ten wielki ruch, który pokazał, że jesteśmy tworzeni przez okoliczności, w których działamy, że pewne procesy dzieją się na poziomie nieświadomym, jakkolwiek byłyby one definiowane, w związku z czym nie mamy pełnej kontroli nad tym, co uważaliśmy za, co byłoby esencją naszego działania, czyli to nasza sprawczość, czy nasze sprawstwo zostaje w jakiś sposób rozproszone. Oczywiście współcześnie ta dyskusja o sprawstwie i tego, jakby, gdzie rzeczywiście jest ten moment podejmowania decyzji, na ile on jest świadomy, ona się jeszcze bardziej rozwinęła, ale w jakiś sposób no, koresponduje ona z tą całą długą dyskusją, która tak naprawdę rozpuszcza pewną wyjątkowość człowieka. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście ta neuronauka i humanistyka gdzieś mogą się spotkać. Na gruncie nauk społecznych, tych takich będących pod wpływem tych badań, które nazywamy je badaniem nad społeczeństwem i technologią STS, pojawia się takie pojęcie czarnej skrzynki, że rzeczywiście mamy pewne zjawisko, pewien problem, pewien mechanizm, wiemy mniej więcej jakby co z niego wychodzi, natomiast żeby dowiedzieć się, co dzieje się w środku, to jest jakby wielka tajemnica i teraz tutaj, żeby ten mechanizm rozgryźć, o którym wiemy tylko jakby jaki jest efekt końcowy i ewentualnie jakby jakie są wstępne produkty, potrzebujemy zaangażować bardzo wiele perspektyw i to takie pewne rozpuszczanie wyjątkowości człowieka, pokazywanie, że jakby to sprawstwo, nasza wolna wola jakby jest czymś, co może być domniemana i co więcej, że jakby sprawstwo też dzieje się jakby w przedmiotach, że przedmioty nie tyle posiadają swój jakiś społeczny wymiar, jakby powiedziała tradycyjna socjologia, ale są częścią pewnej złożoności, jaką jest świat, to jest chyba ten najbardziej jakby intrygujący wątek, który wydaje się takim miejscem, gdzie te nauki mogą się spotkać. Ja będę chciał potem do tego nawiązać, a tyle na początek. Czyli jakby pewne pytania i pewne obnażanie wyjątkowości człowieka to jest coś, co gdzie z pewnością ta taka późna, nowoczesna humanistyka by się gdzieś zgodziła w tym detronizowaniu z neuronauką tego człowieka, jego wyjątkowości. Pokazywała, że pewne procesy, które byśmy uznawali kiedyś, że są charakterystyczne na przykład tylko dla ludzkiej umysłowości, wcale nie są. Co znowu pokazywało, że świat jest dużo bardziej dziwnym i złożonym miejscem, niż nam się wydawało. Choć oczywiście czy humanistyka, czy nauki społeczne, czy nauki o życiu będą czasami dochodziły do tych odpowiedzi z zupełnie różnych perspektyw. No to bardzo ciekawe porozumienie, żeśmy osiągnęli rzeczywiście, bo nie umawiając się, odpowiedział Pan na następne pytanie, które tutaj mam pod numerem 2. Czy w świetle neuronauki człowiek ciągle jest tak doskonałym, po prostu doskonałym wytworem ewolucji, wręcz najdoskonalszym? Do tego pytania zainspirował mnie taki fragment z wywiadu z panem Boguszewskim, że my odruchowo lubimy patrzeć na resztę stworzeń ze szczytu drabiny ewolucji, ale prawda jest taka, że emocje, bo mówił pan o emocjach w tym wywiadzie, o poszukiwaniu jakby emocji w ludzkim, nie tylko ludzkim mózgu. Pisze pan dalej, emocje możemy zaobserwować u nawet bardzo prostych zwierząt. Czyli pytanie jest o to, czy panowie dalej sądzą, że człowiek i jego mózg są absolutnie doskonałe i wyjątkowe w świecie, we wszechświecie? To może wywołane do tablicy, postaram się odpowiedzieć. To znaczy tak, wyjątkowość nigdy tak nie uważałem. W sensie jesteśmy, jak to wszystko wskazuje, częścią świata ożywionego, czyli tak naprawdę jednym z gatunków zwierząt, jest pewnego rodzaju wyjątkowość. Znaczy, to jesteśmy wyjątkowi, ale nie idealni. No, gdybyśmy byli idealni, to byśmy nie chorowali, ja nie musiałbym mieć okularów, patrzeć, żeby za dużo nie przytyć i wiele, wiele innych rzeczy. Tak? No, to by była idealność. Dlatego byśmy się jeszcze nie starzeli, żyli wiecznie i byli szczęśliwi.
Także no, nie jesteśmy idealni, natomiast jesteśmy wyjątkowi. I problem jest taki, że właśnie ta wyjątkowość nasza to jest to, co nas uczyniło, czyli nasz mózg. Czyli jednak ta kierunek ewolucji zwierząt kręgowych, żeby powiększać centralny układ nerwowy, żeby ta masa mózgu rosła, ona w pewnym momencie trafiła na jakiś taki, można powiedzieć, złoty środek, ponieważ są zwierzęta, które mają więcej neuronów, które mają większe mózgi. W naszym przypadku coś takiego się zadziało, że ten mózg właśnie zaczął być bardziej efektywny. Jeszcze nie wiem dokładnie, co to jest. I dzięki stworzeniu drugiego, kolejnego takiego etapu ewolucji, czyli już ewolucji kulturowej, gdzie my nie musimy zbierać informacji w postaci naszego genomu i przekazywać tylko i wyłącznie uproszczone wzorce z pokolenia na pokolenie, tylko możemy przekazywać je za pomocą już takich no, mechanizmów kulturowych. I tutaj oczywiście pierwsze to jest wynalezienie na pewnym etapie mowy, która potrafi przekazywać rzeczy abstrakcyjne, a jeszcze bardziej to jest, wydaje mi się, wynalezienie pisma, gdzie w pewnym momencie oderwaliśmy się od tej ulotności przekazu opartego o jednostki, a przeszliśmy do twardego zapisywania pewnej wiedzy, które kolejne pokolenie nie musi odkrywać, tylko może bazować. Także jesteśmy na pewno wyjątkowi. Nie wiem, czy we wszechświecie, być może za mojego życia jeszcze się dowiemy, na pewno na kuli ziemskiej. Natomiast czy jesteśmy idealni? Oj, daleko nam do ideału, bardzo daleko. Mógłbym tylko zamącić trochę, bo chciałbym cię zapytać, Pawle, w takim razie, czy nie uważasz, że jesteśmy potencjalnie idealni? Bo mówi się dużo w duchu transhumanizmu i Humanist Plus, że kiedyś być może będziemy potrafili przenosić swoją świadomość do nośników niebiologicznych, tylko nie wiem, krzemowych na przykład, albo poprawiać własny genom. Więc czy nasza wyjątkowość tak naprawdę nie doprowadziłaby do potencjalnej idealności właśnie, czyli nie pozbycia się chorób, być może śmierci też? To znaczy, genom już zmieniamy. To już jest, to już trwa. I całkiem w ciekawy i dobry sposób. Natomiast no, ten ideał zawsze wymaga sędziego, który mówi, co to jest idealne. Jeżeli popatrzymy sobie z punktu widzenia ewolucji na inne gatunki, to tak wcale nie wychodzi na to, że my jakoś specjalnie żeśmy osiągnęli sukces cywilizacyjny. No, jesteśmy wszędzie, na kuli ziemskiej my zjadamy większość innych stworzeń, inne stworzenia czasami nas tylko już teraz zjadają. Często za to płacą ceną swojego życia. Natomiast jakbyśmy popatrzyli od strony na przykład biomasy albo różnorodności form, no to tutaj oczywiście bakterie są jeszcze w bardziej takich, można powiedzieć, dziwnych siedliskach i nawet głęboko pod skorupą ziemską i w Arktyce są praktycznie wszędzie, a ich biomasa jest dużo większa niż biomasa ludzi. I pewnie wiele innych gatunków, tu wspomnieliśmy wcześniej o mrówkach chociażby, gdzie no, też z sukcesem trwają i co więcej, trwają przez miliony lat w formie niezmienionej, co pokazuje, że dotarły do pewnego takiego bardzo efektywnego sposobu przeżycia. Więc akurat tutaj ten ideał, to musielibyśmy zdefiniować, kto uważa i co uważa za idealne. Bo na przykład z punktu widzenia szczurów, tam właśnie to, że są podatne na choroby, mają bardzo krótki okres życia, czyni je gatunkiem, można powiedzieć, idealnym, ponieważ ciężko jest je wytrzebić. Szybka wymiana pokoleń, czyli krótki okres życia, powoduje silne rozmnażanie się, więc no, tam ideał będzie zupełnie czymś innym niż w przypadku ludzi. Także ciężko mi spowiedzieć z tym ideałem, ale dobrze, że mącisz. Ja się właśnie zastanawiam, na ile my tak naprawdę nie mieliśmy dwóch porządków opisu, odpowiadając na pytanie pani redaktor, ponieważ z jednej strony mówimy o kontekście doskonałości, w kontekście kryteriów, które narzucamy sobie... No... Politycznie. Miało nie być o polityce. W polityce. Narzucając sobie kryteria odnoszące się jakby do naszej oceny tego, co z perspektywy naszego rozwoju gatunkowego uważamy za optymalne, prawda? Natomiast z drugiej strony, no, odpowiadając sobie na pytanie o roli nauki w wyjaśnianiu wyjątkowości systemu człowieka, zadajemy pytanie zdecydowanie szersze. Ja tutaj, zanim jakby do tego jeszcze dojdę, to chciałem wrócić do definicji, którą Paweł zaproponował, mówiąc o tym, czym jest neuronauka.
wydaje mi się, że ta definicja jest tutaj o tyle problematyczna, że ona z jednej strony jakby podkreśla interdyscyplinarność ujęcia, które nam tutaj przypisuje, ale z drugiej strony nie pozwala rozróżnić neuronauki na przykład od kognitywistyki. No bo kognitywistyka też się zajmuje interdyscyplinarną analizą umysłu, prawda? Tylko umysłu trochę abstrahującego od nośnika biologicznego, na którym ten umysł jest realizowany. No i to jest taka podstawowa różnica, że pomiędzy kognitywistyką a neuronauką, która nas tutaj interesuje. Więc to, co jest dla neuronauki specyficzne i co też od razu warunkuje warunki brzegowe naszego opisu i odpowiedzi na pytanie o wyjątkowość, no to system biologiczny, który opisujemy, prawda? Czyli no to, że on jest realizowany w takim środowisku, a nie innym, prawda? Że realizowany przez nasz mózg, prawda? Przez, a nie jakieś nośniki krzemowe, prawda? No i to, że mamy pewne ograniczenia wynikające z samej metody, którą stosujemy, prawda? Czyli no jednocześnie, jeśli odpowiadamy zatem na pytanie o doskonałość, prawda? Czy o przewagę, czy cokolwiek w tym stylu, no to mówimy o przewadze no, w wymiarze tych miar, które jesteśmy za pomocą pomiaru neuropsychologicznego zaproponować, prawda? Czyli możemy mówić no właśnie o nie wiem, kwestii bardziej efektywnego przetwarzania, prawda? Większego zróżnicowania, większej plastyczności neuronalnej i tak dalej, prawda? I teraz, jeżeli tak to sobie będziemy definiowali, czyli skoncentrujemy się na tym, co bezpośrednio neuronauka mierzy, no to wydaje mi się, że to przekonanie o naszej doskonałości no jest dalekie od tego, że uzasadnienia. No bo na przykład neuroplastyczność to nie jest coś takiego, co jest dla nas jakoś takie bardzo charakterystyczne. Co więcej, można byłoby się spodziewać, że inne organizmy robią sobie z tym zdecydowanie lepiej. No nie wiem, jakiekolwiek, które nie mają na przykład centralnego układu nerwowego, prawda? Jest dużo badań na temat świadomości ośmiornic. To jest taka bardzo intrygujący gatunek, no bo z jednej strony, gromada generalnie rzecz biorąc, bo ona, to są zwierzęta, które no z jednej strony realizują całą grupę zachowań, które uznawalibyśmy za inteligentne, prawda? A z drugiej, czyli na przykład potrafią posługiwać się narzędziami, potrafią planować, potrafią... Złośliwe. No to już jest antropomorfizacja. No ale z drugiej strony no system neuronalny, który realizuje te zadanie jest diametralnie różny, no i w związku z tym też na przykład uszkodzenia tego systemu, prawda, są zdecydowanie mniej drastyczne w konsekwencjach, no, że wycięcie fragmentu mózgu zazwyczaj człowieka kończy się zazwyczaj bardzo źle. Obcięcie jednego ramienia ośmiornicy niekoniecznie. Ja bym trochę się do tej dyskusji chciał odnieść, ponieważ wydaje mi się, że zbyt często wydaje nam się, że kiedy tak bardzo urefleksyjniamy swoją wyjątkowość, wynika z tego, że jesteśmy wyjątkowi. A to, co wydaje mi się interesujące w ustaleniach czy też doniesieniach z kręgu neuronauk, to pokazywanie, że właśnie tak do końca nie jest, bo też jakby to konfrontuje nas z zupełnie inną wizją świata. Do tej pory trochę tak traktowaliśmy świat jak taki ekran, na który rzutowaliśmy pewne wyobrażenia o nim i z tego potem wyciągaliśmy pewne wnioski. Jeśli okazuje się, że coraz więcej mamy informacje o pewnych procesach, które dzieją się poza naszą świadomością, które, tak jak powiedziałem, nie są właściwe tylko i wyłącznie ludziom, no to okazuje się, że świat jakby sobie bez nas zupełnie poradzi. On istnieje bez względu, czy go urefleksyjniemy, czy nie. Jest jako takie, jak generalnie dużym, zimnym miejscem, gdzie my mamy jakieś swoje miejsce. Ale to jest, wydaje mi się, o tyle ciekawe, że to przywraca nauce, rozumianej szeroko, bez względu na podziały dyscyplinarne, do których oczywiście te wszystkie najnowsze doniesienia do przekraczania ich zachęcają, przywraca nauce takie właściwe zdziwienie, tak? Że ona zaczyna się dziwić i zaczyna szukać, wychodząc poza dyscypliny. Więc to oczywiście ja teraz opowiadam trochę na takim metapoziomie, nie na konkretnym przykładzie, ale to, co wydaje mi się wyjątkowe w tej sytuacji, że ona zachęca rzeczywiście, żeby do tej pory dyscypliny, które lubiły pracować osobno i bardzo często były zadowolone tym, co mówią, bo mówiły do siebie i jakby reprodukowały pewien sposób widzenia świata, no muszą się konfrontować. To, co się dzieje w laboratoriach dla humanistów i humanistek, jakby nie może być już obojętne, chociaż przez długi czas jakby ja też byłem kształcony w takim duchu kulturowego konstruktywizmu, że nauka to jest jedno, humanistyka to jest druga, że tak naprawdę nauka to są jakieś tam opowieści, które badacze opowiadają i narracyjnie uprodało się im w pewnym momencie uprawomocnić, no ale mamy szczepionki, wiemy, że szczepionki działają, wiemy, że jest grawitacja, więc nie możemy mówić, że są po prostu jakieś opowieści. I te doniesienia jakby z tego kręgu, które konfrontują nas właśnie z pewnym jakby realizmem, który zakłada, że świat jakiś tam jest i on sobie bez nas poradzi, no stawia
trochę na zupełnie innej sytuacji, jeszcze bardziej detronizując tę naszą pozycję. Ja oczywiście mam olbrzymie zaufanie do technologii, jakby jest mi jakimś ta wizja transhumanistyczna, czyli wykorzystania potencjału technologicznego do tego, żebyśmy się szybciej, lepiej adoptowali bliska, no ale umówmy się, świat sobie bez nas poradzi i te wieści dla nas, jakie miałaby neuronauka szeroko rozumiana, raczej są takie, no, że nie jesteśmy wyjątkowi i być może porzucenie tego założenia też pozwoli nam bardziej realistycznie patrzeć na to, jak powinniśmy się na tej planecie urządzić, no bo to są też konsekwencje, wiemy, że my sobie, natura sobie bez nas poradzi, my bez niej niekoniecznie. No, czyli z tej pańskiej wypowiedzi właściwie możemy przejść znów płynnie do następnego pytania, które miałabym do panów. Zdetronizowaliśmy człowieka, to teraz może trochę popastwimy się nad samą neuronauką. Też niesłychanie podniesioną jakby w ostatnich latach również przez popularyzację wiedzy i tak dalej. Znaczy wszystko, co ma przedrostek neuro, stało się niesłychanie modne, prawda? To mnóstwo ukazuje się literatury popularnej i tak dalej. Czy neuronauka jest wyjątkowa w takim sensie, że jak sądzę, państwo wszyscy jako naukowcy, jako badacze i tak dalej, macie wyłącznie dobre zamiary. Jeśli coś badacie, to po to, żeby pomóc ludzkości, pomóc jej w rozumieniu samej siebie, ale też pomóc znaleźć rozmaite aplikacje tej wiedzy, które człowiekowi generalnie pomogą na przykład wyzwolić się z chorób neurodegradacyjnych, prawda? Neuronauka ma ogromne przy tym zastosowanie, no też pewne upośledzenia, jak upośledzenie widzenia, słuchu i tak dalej. Znowu tutaj medycyna jakby odwołuje się do wiedzy zdobytej za pomocą neuronauki. Ja mam takie pytanie, czy widzą panowie zagrożenia, które niesie i pokusy, niebezpieczne pokusy, które niesie taki lawinowy przyrost tej wiedzy neurologicznej? Jak słyszę słowo sztuczna inteligencja, to budzą się we mnie nadzieje, ale jednocześnie natychmiast uruchamia się jakby poczucie pewnego zagrożenia, że oto powstanie jakiś byt, który przejmie nad nami władzę, no, sparaliżuje naszą wolną wolę i tak dalej. Pan Ciechanowski w wywiadzie, którego nam udzielił, powiada coś takiego. Wydaje się nam, że wszystko już wiemy. Na początku XX wieku naukowcy i opinia publiczna też byli o tym przekonani. I co z tego wynikło? Dwie największe wojny w historii i największe odkrycia w historii. Teoria względności, atom, komputery. Co wyniknie z neuronauk? To znaczy, na pewno można powiedzieć, przynajmniej ja tak uważam, że neuronauka jest wyjątkowa w pewien sposób i na pewno dużo nam dała, tak jak pani wspominała. Teraz możemy o wiele lepiej leczyć choroby neurodegeneracyjne czy inne typu epilepsja i tak dalej. Tylko też jakby tytuł tego spotkania to jest, czy neuronauka zdetronizuje psychologię. Do tego dojdzie. Tak. Aha, no dojdziemy do odpowiadać. Zaraz, to o czym miałam mówić. Na pewno jest tak, że też pani wspomniała o tej sztucznej inteligencji, że to już teraz jest tak naprawdę łączone te metody neuronaukowe ze sztuczną inteligencją. Natomiast odnosząc się do tego pytania w taki sposób, czy to może doprowadzić do jakichś, nie wiem, katastrof, czy naukowcy znaczy, mogą... Mnie się kojarzy to prosto, że człowiek dążąc do poznania tego ludzkiego mózgu albo będzie próbował go jakoś pozmieniać, zmanipulować, nie wiem, spowodować, że on będzie sterowalny, no na przykład przez jakiegoś dyktatora i tak dalej, że tych zagrożeń no takich wyobrażalnych, no, w potocznej świadomości, bo moja, jak mi się wydaje, taka właśnie jest. No gdzieś tam się rodzi mnóstwo.
państwo, że to jest niebezpieczna zabawa, że wstawienie czegoś, na przykład jakiegoś chipa, czy też no, zbudowanie tego interfejsu, połączenie z komputerem, niesie mnóstwo zagrożeń właśnie, że my sami padniemy ofiarą tej swojej fantastycznej wiedzy. To znaczy, dodając może jeszcze tutaj do ognia paliwa, to już teraz są prowadzone badania za pomocą fMRI, gdzie naukowcy starają się odczytać numer konta bankowego osoby badanej, tylko że to jest robione w taki trochę oszukańczy sposób, że ta osoba badana musi wielokrotnie każdą kolejną liczbę jakby w myślach utrzymywać i powtarzać. I też skuteczność tego wykrywania liczby to jest tam w granicach 60%, więc na razie możemy spać spokojnie. Natomiast no taki lęk przed nowym to istniał od zawsze w ludziach i na pewno lęk jest też adaptacyjny ewolucyjnie, więc bardzo dobrze, że wszyscy i filozofowie, i psychologowie, i neuropsychologowie też czasami wołają, że to może doprowadzić do różnych zagrożeń i neuronauka, i sztuczna inteligencja i tak dalej. Natomiast też z drugiej strony no to doprowadza już teraz do wielu bardzo dobrych dla nas rzeczy i w medycynie, i w przemyśle i tak dalej. To może zanim do Michała przejdziemy, bo widziałem, że się wyrywałeś tu, to też zwykle przy takich okazjach mówię ten przykład, taką legendę miejską na temat Platona, który załamywał ręce nad tym, kiedy powszechnie zaczęto wprowadzać naukę pisma. I mówił, o nie, to doprowadzi do głupoty intelektualnej, ludzie już nie będą musieli zapamiętywać nic. Natomiast wiemy, do czego pismo doprowadziło, bo jesteśmy tutaj w tym miejscu. I z jednej strony być może ludzie rzeczywiście mniej zapamiętywali. W naszych czasach to jeszcze do skrajności dochodzi, bo mamy ten efekt Google'a, kiedy po prostu wiemy, że gdzieś jest jakaś dostępna wiedza, więc nie musimy jej zapamiętywać tu i teraz. I to dalej doprowadza do tego, że na przykład nie jesteśmy w stanie przeczytać najczęściej długich książek typu Wojna i pokój. Natomiast to doprowadza... Inne długie czytałem. Natomiast z drugiej strony też wiemy, że ta technologia nam pomaga na co dzień, więc teraz... Zaczęliśmy też od takiej definicji świadomości na początku i kiedyś ludzie uważali, że to była, że świadomość łączy się z naszą duszą, że w ogóle znajduje się gdzieś indziej. Potem ona była coraz bardziej internalizowana. Natomiast teraz wiemy, że nasza świadomość być może wykracza trochę poza nasze ciała i ta dostępność, nie wiem, notatnika czy smartfona też jest jakby częścią naszej świadomości, biorąc taką bardziej ogólną definicję tego. Właśnie przez to, że w tym smartfonie znajduje się też część naszej pamięci, bo jest nam dostępna cały czas. Tak, tak. I właśnie w tych teoriach Andy'ego Clarka i Chalmersa o rozszerzonej świadomości, czy rozszerzonym umyśle jest właśnie tak, że nawet kartka papieru to jest element rozszerzania, jest elementem świadomości. Bo na nią wpływa, prawda? Ale wracając do pytania pani redaktor, ja chciałem znowu jakby spróbować ustrukturalizować, zanim przejdziemy dalej, bo mi się wydaje, że znowu mylimy dwa porządki. Znaczy z jednej strony o neuronauce myślimy jako o pewnym ujęciu, które pozwala nam zmienić rozumienie świata, prawda? Ale z drugiej strony to jest po prostu metoda badawcza, i która jakby nie stosuje żadnych założeń. Ja myślę, że to są dwa bardzo różne ujęcia i jak Paweł definiował neuronaukę, to odwoływał się raczej do tego drugiego niż tego pierwszego, prawda? Czyli no, nie twierdziłeś, że dodanie neuro przed marketingiem, prawda, powoduje, że ten marketing staje się lepszy, bardziej... Lepiej się sprzedaje. No właśnie, tylko. To na pewno, ale myślę, że tutaj będziemy zgodni w tym zakresie, że chyba niewiele więcej, prawda? I to mi przypomina w kontekście sztucznej inteligencji to taką dyskusję pomiędzy czymś, co się nazywa silne AI i słabe AI, prawda? Czyli rozumieniem sztucznej inteligencji jako pewnego sposobu opisywania rzeczywistości, czy analizowania rzeczywistości z wykorzystaniem pewnych modeli, prawda? No i my tutaj przez analogię w kontekście neuronauki, no mamy pewien zespół zabawek, prawda? I teraz cała
zabawa z tymi zabawkami polega na tym, że musimy z jednej strony wiedzieć, na co one nam pozwalają i jak wiele nowych pytań pozwalają nam postawić, ale my musimy też przyznawać szczerze, jakie one mają ograniczenia. No i dopóki my przyznajemy, jakie one mają ograniczenia, na przykład przyznamy się, że MRI ma rozdzielczość czasową w setkach milisekund, w związku z tym badanie większości procesów poznawczych z wykorzystaniem MRI-a no jest takie bardzo pośrednie, jeżeli chodzi o kwestie wnioskowania, prawda? Albo że jeśli badamy lokalizację jakiegoś rejonu mózgu z wykorzystaniem EEG, no to stosujemy bardzo zaawansowany model, który przyjmuje tyle założeń, że gdybyśmy je mieli tutaj wszystkie wymienić, to by Państwo przestali wierzyć w jakiekolwiek badania EEG, które kiedykolwiek przeczytacie. Czyli to jest jakby jeden poziom opisu. I to jest poziom opisu, w którym my się zastanawiamy, na ile neuronauka nam coś wnosi do zrozumienia tego, co próbujemy wyjaśniać w psychologii, w filozofii, w wielu innych dyscyplinach od dziesiątek lat. I to tak naprawdę nie zmienia jakby paradygmatu zajmowania się naukami. Prawda? To w pewnym sensie to jest dodatkowe urządzenie, podobnie jak bardziej złożone analizy statystyczne, które możemy zastosować do tego, żeby się z jakimś problemem zmierzyć. Ale z drugiej strony neuronauka może próbować przekładać ciężar wyjaśnienia, prawda, na neuro zawsze i wszędzie. Prawda? No i tutaj jest też oczywiście za tym ukryte pewne niebezpieczeństwo, no bo o ile neuronaukowe teorie percepcji, no dzisiaj trudno sobie wyobrazić taką teorię percepcji, która od neuronauki by abstrahowała. Kiedyś takie były, to znaczy w latach 60-tych, 70-tych psychologowie wyobrażali sobie, że w naszym mózgu są detektory 16 podstawowych cech, prawda? I jak Państwo na przykład rozpoznają kubek, to dlatego, że macie detektor walca i detektor takiego łuczka, prawda? I potem te dwa detektory się aktywują naraz w odpowiedniej lokalizacji, więc mamy kubek. No to nie brzmi dobrze, prawda? W związku z tym, no tutaj neuronauka zdecydowanie pozwoliła nam pójść dalej dzięki temu, że byliśmy w stanie za pomocą tych złożonych zabawek rozpoznać, gdzie w mózgu do detekcji cech dochodzi. Natomiast takie automatyczne stosowanie założenia, że zastosowanie wyjaśnienia neuronaukowego do jakiegoś problemu badawczego pozwoli nam odpowiedzieć, czy lepiej zrozumieć zjawisko, którym się zajmujemy, no może prowadzić do poważnych problemów. No i tutaj ta neuromarketing, o którym byśmy wspomnieli, jest tego dobrym przykładem, prawda? Bo my jakby za wiele jeszcze nie rozumiemy, żeby tą metodę neuroobrazowania w tym kontekście stosować. A to tylko jakbym mógł się wtrącić na chwilę, bo mówiłeś o ograniczeniach neuronauki i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w ogóle to dobitnie powiedzieć, dlatego że Państwo mogą patrzeć na nas i na innych w mediach, że oto naukowcy są, którzy mogą już czytać, nie wiem, numer mojego konta bankowego z jakimś prawdopodobieństwem, natomiast nie wiem, czy tak można powiedzieć, że większość badań nie wychodzi, natomiast mnóstwo badań nie wychodzi i my często, nie jest tak, że podążamy w ciemności, bo mamy dużo już teorii, dużo wiedzy zebranej, natomiast bardzo mało się też mówi o tym, że tak naprawdę to są strasznie trudne te metody do użycia i trudno jest uzyskać istotny efekt, który jeszcze będzie miał przełożenie na jakieś życie codzienne, to tym bardziej. Mimo, że no, w mediach często się krzykliwie woła, że nie wiem, odkryto hormon miłości czy tym podobne rzeczy, więc zaraz będą jakieś eliksiry pewnie dostępne. W tym przykładzie, który ja podałem z numerem konta bankowego, no to jest po prostu coś chwytnego, tak? Ale tak naprawdę jakbyśmy się zastanowili nad tą metodologią i wynikami, no to my możemy zrobić podobną rzecz, poprosić osobę, żeby myślała o jakiejś liczbie, iż będziemy rzucać monetą przy każdej liczbie od 1 do 9 i będziemy mieli podobną skuteczność, jak w tym badaniu osiągnięto, więc myślę, że powinno się też wspominać o ograniczeniach tych wszystkich metodologii, mimo że to właśnie nie jest też sexy, ani nie da się tego sprzedać dobrze. Trochę ukradłeś moją kolejną wypowiedź, więc w skrócie. Oczywiście wydaje mi się, że mylimy dwa poziomy, ale dlaczego to budzi taką ekscytację? No ponieważ to są bardzo zaawansowane urządzenia, które pozwalają bardzo też ciekawie modelować olbrzymie agregaty danych w krótkim czasie. No i pozwalają na coś, o czym zawsze marzyliśmy, czyli podejrzeć mózg przy pracy. To jest jakby coś, co po prostu wywołuje, wydaje mi się, po prostu olbrzymią poznawczą ekscytację. Natomiast to, co też wydaje mi się taką wielką nadzieją neuronauki, bez względu jaką tutaj
tutaj pozycję, jak, z kim, z jaką dyscypliną czy też dziedzinami nauk będziemy sympatyzować, no to jest to, że one pozwalają uciec od takich dwóch pułapek, których często, które wpada nauka, jak pisał jeden z moich ulubionych filozofów, Graham Harman, że nauka albo ma tendencję do rozpraszania źródła sprawczości, albo do szukania jednego wspólnego gruntu, czyli albo rozprasza, że tak naprawdę coś jest tak złożone, że nie jesteśmy w stanie zlokalizować, dlaczego coś się dzieje, albo szuka jednego dokładnego momentu, dlaczego coś się dzieje, zawężając z kolei bardzo bogate zjawiska do jakiegoś jednego czynnika. No i tutaj możemy rzeczywiście lub będziemy w stanie za jakiś czas, kiedy te urządzenia będą jeszcze dokładniejsze, bo też pamiętajmy, że jesteśmy na stosunkowo wczesnym etapie tej podróży w głąb ludzkiego umysłu, poderzyć pewne procesy, które się dzieją bez względu na to, czy o nich pomyślimy, czy nie, i które nie dają się ani rozproszyć, właśnie rozpuścić w mnogości czynników, ani sprowadzić tylko do wyłącznie jednego konkretnego momentu, ponieważ są po prostu bardzo skomplikowane, ale będziemy w stanie je wychwycić. Natomiast to pytanie a propos zagrożeń, jakie neuronauka, czy w ogóle nauka niesie ze sobą, wydaje mi się o tyle nie do końca trafione, że znowu mylimy dwa pojęcia. Tutaj mówiłeś o tym, że nauka polega przede wszystkim na badaniach, które przynoszą negatywny wynik, czyli zanim tak naprawdę nauka jest bezcelowa. Nauka wynika z pewnej ciekawości, że testujemy pewne hipotezy, zastanawiamy się, jak można coś zrobić inaczej, weryfikujemy wiedzę, którą mamy i zazwyczaj te badania są po prostu kolejnymi porażkami, ponieważ nauka działa w długim okresie czasu, inaczej niż na przykład przedsiębiorstwa, które chcą mieć wynik za 2-3-5 lat, żeby zacząć coś komercjalizować. No więc ta nauka prowadzona przez dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie gromadzi pewną wiedzę, weryfikują negatywnie, ale ta wiedza się kumuluje i w pewnym momencie, a szczęście sprzyja dobrze przygotowanym laboratorium, następuje pewna na przykład zmiana paradygmatu. Tak? Okazuje się, że coś można zrobić inaczej, weryfikujemy naszą wiedzę o pewnym, nie wiem, na przykład mechanizmie biologicznym, etc. Natomiast wynika to z tego, że nauka jest jako taka bezcelowa i ta kumulacja wiedzy, która jest produkowana nieustannie, jakby umożliwia dokonanie pewnego przeskoku, no a to jak mówię, no jakby nikt z nas nie przewiduje przyszłości, ten przeskok się po prostu często wydarza po prostu z siłą statystyki, tylko no, że też pamiętajmy o to, że nigdy w historii ludzkości taki procent populacji teraz nie prowadził badań. Natomiast kwestia zagrożeń, no to jest kwestia tak naprawdę, co robimy z tą wiedzą, ale teraz to nie jest pytanie do naukowców, tylko to jest pytanie do nas, jakie społeczeństwo budujemy, na jakich zasadach i co z tam, jak ta wiedza, jakby jakiej kontroli i jakiej własności podlega. Jeżeli zgadzamy się na to, aby na przykład wyniki badań naukowych były prywatyzowane, no to wtedy oczywiście mamy prawo zastanawiać się, kto i w jakim celu je wykorzysta. Jeżeli zbudujemy społeczeństwo, gdzie wiedza zostaje uspołeczniona, nie może być w rękach na przykład jednego przedsiębiorstwa, jednego firmy, jednej instytucji, no to wtedy też mamy nad nią społeczną kontrolę. Więc są dwa różne pytania. Wiedza, tak jak powiedziałem, no przyrasta ze względu na to, że nauka jest instytucją bezosobową. Natomiast pytanie o jej wykorzystanie jest powiem, jakie społeczeństwo budujemy, na jakich zasadach opieramy i w związku z tym, jak regulujemy tę wiedzę, jakie dystrybucji ona podlega. To tu się trochę nie zgodzę, ponieważ, znaczy nie z tobą powiedziałem, tylko z wychodzi Michała, ponieważ dla mnie neuronauka to nie jest tylko fMRI, EEG i takie głównie metody oparte na badaniu ludzi, tylko jest bardzo szeroki blok, to jest od ludzi, którzy zajmują się całkowicie na przykład chociażby biochemią błon komórkowych, czy nawet fizyką receptorów, które się na tych błonach zajmują i dla mnie to jest właśnie jakby... Dlatego powiedziałem o tym dużym bloku, bo tak jak powiedziałeś o kognitywistyce, jak najbardziej, pewnie jest część, która się zajmuje tylko i wyłącznie algorytmami sztucznej inteligencji i nigdy nie patrzy w kierunku tego parszywego, mokrego mózgu, wręcz z obrzydzeniem się odwraca. Natomiast jest duża część, która tak naprawdę robi te algorytmy troszeczkę w celu takim, żeby właśnie zrozumieć być może, jak działa pewien proces oparty też na ten komputer biologiczny. Więc... Ta neuronauka uważam, że jest troszkę szersza niż tylko właśnie wykorzystanie tych technik. Natomiast co do samego neuro, na to trzeba bardzo uważać, bo niestety co jakiś czas są mody na różne dziwne przedrostki i zwykle jak słyszymy neuro, to trzeba sprawdzić, czy to rzeczywiście ma ręce i nogi. Zwykle niestety nie ma i wiele jest przypadków różnych neuroterapii i tak dalej, które... No, nie mają w ogóle zastosowania, nie mają nic wspólnego z nauką. Podobnie jak usłyszymy coś, że coś jest kwantowe i takich czerwonych flag, takich słów, które są po prostu fajne, jest dużo, ale na nie trzeba bardzo uważać, bo zwykle to są używane nie przez naukowców i nie w tym kontekście i całkowicie w jednym celu, a mianowicie celu transferu pieniędzy od osoby, która coś chce, do osoby, która chce na tym zarobić. Natomiast wracając do neuronauki, jakie dobro idzie? Według mnie idzie gigantyczne dobro i to jest...
postęp terapii, które być może będą w ciągu kilku lat wchodziły na rynek, jest ogromny. Chociażby tak zwana głęboka stymulacja mózgu. Coś, co jeszcze 10 lat temu, czy 15 było w fazie wczesnego eksperymentu, obecnie jest w stanie zatrzymać większość na przykład problemów z padaczką. Stosuje się to przy chorobie Parkinsona, likwidacji objawów choroby Parkinsona, nie przyczyny, tylko objawów. Być może będzie miał zastosowanie w przypadku głębokiej, lekoopornej depresji, zespołu Tourette'a i próbuje się. To jest w sumie bardzo prosta metoda, ale ona całkowicie bezpośrednio wyszła z laboratoriów neuronaukowców, którzy badali, i nawet nie ludzi, tylko badali mechanizmy neuronalne na zwierzętach. I ona już teraz, możemy być zakwalifikowani na operację i po prostu funkcjonować prawidłowo bez końskich dawek leku. Taki niedawny wynalazek, a mianowicie optogenetyka, czyli taka metoda sprawienia, żeby neurony stały się światłoczułe, że możemy je pobudzić za pomocą światła, nie prądu elektrycznego, też zmieniła, dosłownie w ciągu kilku lat weszła szturmem do laboratoriów. To było dosłownie 5 lat. Jest prosta, jest stosunkowo łatwa do realizacji. Dzięki temu to nie jest tylko taka zabawka, którą sobie możemy stosować właśnie w badaniach zwierząt, która jest fenomenalna, ponieważ potrafimy na przykład sprawić, żeby komórki stały się wrażliwe na światło, czyli możemy je ponownie uruchomić, tylko takie, które były aktywizowane na przykład przy spotkaniach społecznych. Czyli patrzymy sobie akurat jeszcze na modelu szczurzym, które neurony i gdzie odpowiadają na przykład na przyjemność spotykania z innym osobnikiem. I potem potrafimy to wspomnienie uruchomić za pomocą światła. To jest oczywiście troszeczkę w przypadku ludzi jeszcze taka bajka, ale już nawet w tym roku, dokładnie opartą o tą technikę, została wydana zgoda na próbę przywrócenia wzroku u ludzi, którzy nie mają komórek pigmentowych, a mianowicie próba światło sprawienia, żeby komórki, które tam zostały w siatkówce, stały się światłoczułe, czyli automatycznie przejęły u tej osoby bez żadnych innych dodatkowych urządzeń elektronicznych czy pobudzających prądem kamery, na przykład, które szczytują obraz, tylko naprawa tkanki, która nie funkcjonuje prawidłowo. Więc akurat tutaj neuronauka daje ogromne dobra dla społeczeństwa. I właśnie to zapewnia ta interdyscyplinarność, ponieważ właśnie ta optogenetyka to było połączenie genetyki, wiedzy o wirusach, bo one są tym wektorem, który wprowadza geny, wiedzy biologicznej, ponieważ ten gen tego białka światłoczułego był znaleziony u glona, który gdzieś tam sobie pływał w wodzie, i wiele, wiele innych dziedzin musiało się złożyć na ten prosty jeden sukces. Co do zagrożeń, to wydaje mi się, że one są zawsze wyolbrzymione. Bo jeżeli tym głównym zagrożeniem jest ta kontrola umysłu, że ktoś mi weźmie, gdzieś coś wszczepi, to ja powiem szczerze, przeglądając, ponieważ zajmuję się pseudonauką, też różne fora internetowe, to dużo osób jest przekonanych, że już coś takiego ma. Są protesty w Polsce, na przykład przed falami 5G elektromagnetycznymi, które mają ich sterować bądź zabijać. To się nazywa depopulacja Słowian. W internecie się to znajdzie, nie ściemniam. Oczywiście tam są też szczepionki, wszystkie inne rzeczy, procedury medyczne itp. itd. Natomiast patrząc tak naprawdę na nasze społeczeństwo, no co potrzeba, żeby nami sterować? Czy trzeba każdemu coś wszczepić? Każdy ma, ja nie mam, ale takie płaskie pudło w swoim domu albo takie małe radyjko w swoim domu, które sobie ustawi mniej więcej na to, co chce. I to go bardziej będzie sterowało. Także tak naprawdę mechanizmy sterowania ludźmi, czy odczytywania ich myśli, czy na przykład sprawienia, że po co odczytywać czyjeś numer konta z mózgu, trzeba go przekonać, żeby po prostu z tego konta przelał pieniądze, to będzie dużo skuteczniejsze, bo jeszcze je potem zarobi, dalej będzie przelewał. Także akurat pod kątem kontroli się nie boję. Pod kątem kontroli się nie boję. Zagrożenia długofalowe typu sztuczna inteligencja. No kiedyś się bano, że prawda, wprowadzenie, nie wiem, taśmy produkcyjnej sprawi, że staniemy się robotami, sprawiło, że mamy więcej czasu na inne aktywności, ludzie się bali podróżować automobilem, ponieważ byli przekonani, że prędkość ich zabije, i zawsze były osoby, które były nadostrożne do pewnych wynalazków, i dobrze, bo one się przydają do tego, żeby te wynalazki porządnie sprawdzić, przetestować i mieć pewność, że są bezpieczne. Natomiast wydaje mi się jednak, że no ryzyko, że znajdzie się ktoś, kto coś zastosuje to w złej wierze, jest raczej znikome. Raczej znikome. Byłbym raczej spokojny, że czysta neuronauka naprawdę czyni dobro.
Dziękuję bardzo. Uratował pan dyskusję, bo po zdetronizowaniu człowieka myślałam, że już zdetronizujemy również neuronaukę. No ale czas przejść do tego w związku z tym pytania, które jest tytułowe dla naszego spotkania. Czy rzeczywiście neuronauka zdetronizuje w pierwszym rzędzie może psychologię? W naszym dodatku znalazł się taki fragment w artykule żadnego z panów, natomiast zaraz go państwu zacytuję. Ukryłam to głęboko przed samą sobą, przepraszam. Marek Binder, który właśnie postawił tę tezę, że psychologia jest co prawda nauką młodą, lecz czy nie grozi jej przedwczesna śmierć? Terminy psychologiczne, jak na przykład przekonanie, prawda? Termin przekonanie funkcjonuje w psychologii jako zupełnie oczywisty i wiele nurtów do tego się odnosi, że mamy fałszywe przekonania, błędne przekonania, że mamy pracować nad tymi przekonaniami. No w każdym razie tego rodzaju terminy powstały na podstawie prymitywnych metod badawczych, jak obserwacja zachowania czy introspekcja, a odpowiadające im procesy umysłowe prawdopodobnie nie istnieją. Inaczej mówiąc, skracając pewien dłuższy fragment tego tekstu, być może to, czym posługuje się psychologia, czyli terminami w rodzaju, że myślimy, że pamiętamy, że się uczymy i tak dalej, w świetle neuronauki rzeczywiście nie mają zastosowania, bo tam się w tym mózgu zupełnie co innego odbywa. Jakieś inne zupełnie pola są aktywizowane, powstają coraz to nowe struktury i tak dalej. Słowem, coraz pewnie panowie o tym lepiej wiedzą niż ja, coraz żywsze są rozmaite inicjatywy, by budować przede wszystkim nową architekturę pojęciową samej neuronauki, tak? By ponazywać po nowemu to, co nasz mózg robi, ale też sama neuronauka jakby sprawia wrażenie, jakby chciała przebudować całą architekturę nauki. Że tak głęboko wejść w te rozmaite szczeliny, tak głęboko zaingerować w rozmaite dotychczasowe, tradycyjne dziedziny wiedzy, jak choćby właśnie filozofia czy pedagogika i tak dalej, że aż nam tę psychologię właściwie zupełnie wyrzucą na jakiś no taki naukowy śmietnik. Nie chcę aż tak ostro powiedzieć, no ale trochę tak jak z Freudem choćby, no, że wszystko to, co do tej pory żeśmy nazywali psychologią, okaże się zabytkiem nauki. To może ja będę bronił instytucjonalnie, a koledzy będą atakować jako psycholog i jednocześnie dyrektor psychologii. Czuję się wywołany do odpowiedzi w tym kontekście, żeby nas jednak trochę pobronić. Ale zanim zacznę nas bronić, to chciałem tylko dodać, że rzeczywiście taki trend jest obserwowany chociażby w edukacji psychologicznej, bo na wielu uniwersytetach, na przykład brytyjskich, psychologia zanika na korzyść cognitive neuroscience. I takie też programy w opisywaniu takich zjawisk jak pamięć, że percepcje jakże zaczynają dominować. Co swoją drogą odnosi się do niezgody, czy głosu niezgody Pawła do mojej poprzedniej wypowiedzi, to znaczy roli neuronauki, definicji neuronauki. No, numer specjalny tak naprawdę jest o neuronauce poznawczej i tutaj jest chyba ta różnica, to znaczy neuronauka poznawcza to ta, która się ogranicza do opisywania działania sieci neuronalnych i struktur neuronalnych, które są badane za pomocą tych wszystkich urządzeń, taki jak MRI i EEG czy TMS, które opisywaliśmy w numerze specjalnym. I ta dyskusja dotycząca tego, na ile psychologia zostanie zredukowana przez neuronaukę, zazwyczaj dotyczy jakby tego obszaru badań. I teraz oczywiście jest jeszcze cały ten obszar dotyczący biologii komórkowej, genetyki, ale to jest narracja, która w tej dyskusji się pojawia zdecydowanie rzadziej. Dlatego ja się jakby ograniczyłem do tego wątku powiązanego z neuronauką poznawczą. Ale odpowiadając na pytanie po tych dwóch do określeniach, wydaje mi się, że psychologia sama w sobie ma się dobrze i mieć się będzie pewnie wciąż lepiej.
Między innymi dlatego, że neuronauka, czy siła neuronauki płynie między innymi z tego, że ona czerpie z zalet dyscyplin, z którymi współpracuje, w tym zalet psychologii. I teraz chciałbym podać taki przykład, żebyśmy mogli się skoncentrować na jakiejś konkretnej sytuacji. Otóż ja się zajmuję badaniami świadomości, jak Państwo już usłyszeli, i w tej literaturze od dawna toczy się taki spór o coś, co nazywamy neurokorelatami świadomości, tak? Czyli czy jest w mózgu taka aktywacja, która sama z siebie wyjaśnia nam to, że jesteśmy świadomi albo nie jesteśmy świadomi. I teraz abstrahując jakby od całej złożoności tej dyskusji, jeżeli będziemy chcieli to w jakikolwiek sposób zbadać, a nie podyskutować sobie o tym tylko i wyłącznie, to musimy mieć jakąś metodę, żeby porównać ze sobą warunki, kiedy osoba badana jest świadoma i kiedy nie jest świadoma, prawda? No i teraz, żeby to zrobić, musimy sięgnąć do metodologii jakiejś nauki, która potrafi to pytanie zadać. I teraz problemem neuronauki w jej wczesnych etapach rozwoju, wtedy kiedy ze psychologią jeszcze nie współpracowała tak ściśle jak w tym momencie, była brak zdolności dobrego postawienia tego pytania. No bo zazwyczaj to pytanie zadawano w ten sposób, że po prostu proszono osobę badaną, żeby powiedzieć, czy są świadomi, czy nie są. No i potem mieliśmy dziesiątki milionów dolarów wydane na badania. Każde badanie MRI kosztuje mocno ponad 1000 złotych, więc mogą sobie Państwo wymyślić, policzyć szybciutko, że jeżeli chcą Państwo zrobić już taki badań 10, no to już mówimy o poważnych kwotach. Ale w tych badaniach nie zaczęto się zastanawiać nad takimi rzeczami, jak nad jakimi psychologowie zastanawiali się w latach 60., 70., jak na przykład tendencyjność odpowiedzi. To znaczy, że osoby czasami myślą jedno, a mówią drugie, dlatego że boją się oceny społecznej. Znaczy, na przykład mówią, że nie widzą, a tak naprawdę to widzą. Prawda? No i mamy taki wynik badania, z którego wynika, że oto mamy korelat, prawda, świadomości, bo osoby badane za każdym razem, jak nam mówiły, że nie widzą, to się nie świeciło, w cudzysłowie, z wykorzystaniem MRI-a, a wtedy, kiedy mówiły, że widzą, to nam się to świeciło. Prawda? A potem się okazuje na przykład, że jeśli dobrze będziemy kontrolowali warunki eksperymentalne z wykorzystaniem metod analizy danych behawioralnych, które przecież w psychologii były rozwijane, no to ten neurokorelat jest powiązany na przykład ze zdolnością werbalizacji albo z pewnością, prawda, tego, że ja jestem pewny odpowiedzi, które ja dzielam albo nie, prawda, albo tego, że jestem skoncentrowany na zadaniu, albo z tym, że się w ogóle angażuję uwagę w przetwarzanie informacji, która jest bezpośrednio przede mną prezentowana, prawda. Czyli w psychologii jakby wiele tych zmiennych wyodrębniono za pomocą dużo prostszych i tańszych, też należy zaznaczyć, paradygmatów badawczych, które pozwalają nam jakby wylistować czy zaproponować listę zmiennych, które jest w kontekście badań neurobiologicznych sens testować w ogóle. Jeżeli byśmy tą całą wiedzę ignorowali i tych dwóch kontekstów interpretatywnych ze sobą nie łączyli, no to sama neuronauka wiele pytań musiałaby podnosić po raz kolejny, można byłoby powiedzieć, jeżeli nie otwierałaby po prostu już dawno otwartych drzwi. Ale ciekawy jestem, co Paweł będzie mówił na ten temat. Najpierw Leon. Chciałem właśnie się odnieść do tego, bo też nie wiem, dlaczego zakładałeś, że my będziemy atakować psychologię, bo ja też chciałbym bronić jej. I zastanówmy się, jak moglibyśmy stworzyć metodologicznie badanie za pomocą i biorąc pod uwagę tylko jakieś techniki neuroobrazowania, powiedzmy EEG. To znaczy, moglibyśmy zaprojektować badanie, w którym powiedzmy badamy wpływ treningów gier na smartfonach na zdolności poznawcze albo zdolności zapamiętywania i tak dalej. I chcemy sprawdzić, jakie to ma korelaty w mózgu, tak mówiąc potocznie. No to osadzamy taką osobę przed grą na smartfonie, podłączamy EEG i załóżmy, że ta osoba potem wykonuje jakieś testy, na przykład sprawdzamy pojemność pamięci roboczej i tak dalej, i tam nie widać żadnych różnic. Natomiast, to znaczy nie poprawia się na przykład ta pamięć robocza. A załóżmy, że na wyniku tych skanów EEG, no to jakieś różnice widzimy istotnie statystyczne.
I teraz tak naprawdę nie wiemy, dlaczego te różnice tam się pojawiły. Dlatego same te metody użyte same w sobie, no to w większości przypadków nic nam nie dadzą, jeśli nie sprawdzimy, jakie to ma konsekwencje albo jakie to ma korelaty w takim życiu codziennym, czyli na przykład czy to podnosi zdolności danej osoby. Więc te dwie rzeczy, nie wiem, czy zawsze trzeba będzie korelować ze sobą. Być może w przyszłości jakaś sztuczna inteligencja będzie mogła przeskakiwać ten krok, ale to już jest zupełne fantazjowanie. Natomiast teraz na pewno tego się nie da robić w większości dziedzin. No i też jednak większość chyba sensownych naukowców nie mówi o tym, żebyśmy odrzucali te trochę potoczne jednak czy abstrakcyjne stwierdzenia, że mówimy o tym, że badamy przekonania albo pamięć, wyobraźnię i tak dalej, bo to cały czas są jednak potoczne opisy czy abstrakcyjne, nie takie ścisłe, matematyczne powiedzmy. I jest mało naukowców, którzy mówią, że powinniśmy porzucić ten język i posługiwać się na przykład takim językiem, że u tej osoby nastąpiła aktywacja zakrętu obręczy, zamiast mówić, że jakieś efekty behawioralne zaszły u danej osoby. Jest takie małżeństwo i filozofów, i kognitywistów w Churchlandowie i oni uważają, że być może w przyszłości właśnie porzucimy ten język potoczny i nie będziemy mówić o przekonaniach, tylko będziemy mówić, że nastąpiła aktywacja w FTZ albo coś w tym rodzaju i w ten sposób będziemy się porozumiewać. Nie wiem, czy mamy... Do tego raczej nie mamy teraz kompetencji poznawczych i, nie wiem, pojemności pamięci, żeby w ten sposób się posługiwać tym językiem. Natomiast jeśli wzbogacimy naszą pamięć być może kiedyś o jakieś urządzenia czy implanty, no to być może to będzie możliwe. Ale nie wiem, czy to będzie przydatne, no bo cały czas przecież to jest też pytanie o to, co jest przydatne i co jest użyteczne dla nas w badaniach, a potem też w przełożeniu tego na jakieś efekty w życiu codziennym. Ja jestem biologiem, nie psychologiem, więc wychodzę właśnie od tej dolnej strony, ale uważam, że to nie jest jakiś atak. To znaczy, no, psychologia, szczególnie chyba polska, ma takie dosyć silne zacięcie humanistyczne, które jednocześnie chciałoby być bardzo chciałoby być naukowe. I to unaukowienie pewnych pojęć, gdzie się próbuje wprowadzać jakieś, nie wiem, bardzo ścisłe miary czy wytłumaczenia, jak to tam naprawdę działa w tym człowieku, czasami prowadzi do jakichś absurdalnych wyjaśnień. Akurat tutaj neuronauka może doskonale psychologii pomóc, ponieważ jeżeli się tam dojdzie do pewnego momentu, gdzie możemy coś zbadać konkretnie, to ona ma te narzędzia, które powie, ok, tak jest i w tym momencie jest weryfikacja pewnej hipotezy. Bo akurat oczywiście w neuronauce stosujemy tradycyjną metodę badań naukowych, czyli stawiamy hipotezę, sprawdzamy, czy ona jest, czy się potwierdza, czy nie. Natomiast nie wychodzimy zbyt często od takich zupełnych konstruktów teoretycznych. Tak? Jak popatrzymy sobie w psychologii, mamy ogromną ilość ludzi, którzy bardzo chcieli, żeby ich nazwisko było przed teorią, i potem nagle mamy podział pamięci według jednego, według drugiego, teorię pamięci według trzeciego, ale mówimy, że pamięć jest zjawiskiem, które jest jedno, tak? Więc akurat tutaj psychologia na pewno miała wejrzenie w pewne procesy od, można powiedzieć, od zewnątrz działania tego układu nerwowego, od zewnątrz mózgu i na pewno odkryła ogromną ilość pozytywnej, dobrej wiedzy, tylko że musi mieć pojęcie, że patrzy z jakichś różnych kątów. Podobnie neuronauka. No, neuronauka, badając na przykład chociażby pamięć na poziomie komórek, której jeszcze nie do końca wiem, jak działa, ale mamy sporo na ten temat wiedzy, różnego rodzaju procesów, nie wytłumaczy mi w żaden sposób póki co, w jaki sposób bardziej skutecznie nauczyć się wiersza, tak? Bo jaką strategię zastosować, żeby zapamiętać numer, pomimo tego, że może powiedzieć mi, jak to jest zapisane w mojej tkance nerwowej. W związku z tym według mnie to nie jest atak i neuronauka będzie czerpała i czerpie i robiła to w przyszłości z właśnie psychologii, ale jednocześnie też daje psychologii możliwość weryfikacji pewnych twierdzeń, a nie zawsze ta druga strona chce je przyjąć. Woli zostać jednak przy swoich teoriach i pisaniu czegoś bez konieczności weryfikacji empirycznej. Chociażby taki
jeden z prostszych przykładów, gdzie w psychologii były zawsze pewnego rodzaju takie spory, o poznanie, tak, czy najpierw widzimy coś i jest reakcja emocjonalna, która kształtuje nasze postrzeganie danego obiektu, czy jest inaczej, że my postrzegamy jak taki kamera, całkowicie obiektywny sposób obiekt i dopiero potem idzie zrozumienie i pewien afekt, czy lubimy coś, czy nie, wychodzi. No, neuronauka tu jasno pokazała, tak? Są konkretne połączenia w mózgu, struktur odpowiedzialnych za przetwarzanie obrazu, za przetwarzanie wartości emocjonalnej. Emocje są pierwsze. No i według mnie to jest ogromny coś, co pomaga psychologii, ponieważ jej pokazuje, ok, skoro już żeśmy odkryli taki układ w mózgu, on jest obecny u zwierząt i u ludzi, działa nieświadomie, jest szybki, zgrubny, nie zawsze dobrze działa, ale jest skuteczny do naszego chronienia. Według mnie to powinno zamykać pewnego rodzaju dyskusję, gdzie już nie musimy roztrząsać, co jest pierwsze, bo my już wiemy. W związku z tym raczej widzę to jako pozytywną komplementarność, gdzie właśnie neuronauka się może ogromnej rzeczy wiedzę zaczerpnąć z psychologii, ale również psychologia może unowocześnić swoje podejście i też zyskać na tej neuronaukowości. Podejście humanistyczne jak najbardziej powinno też zostać, no bo maszyna do fMRI nas nie przytuli, nie pogłaszcze, tak? Więc jednak tutaj jest pewien taki obszar, szczególnie właśnie wykorzystywany w, no tak, prąd może popieść. Nie może, bo to jest bezpieczna metoda. Jest chociażby wykorzystywany w psychoterapii, gdzie jednak jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, taka ludzka nieoznaczoność. Przy badaniu, wiadomo, tych szkół psychoterapii jest ogromna ilość i chyba było takie duże metabadanie, to akurat już nie jestem specjalistą, ale wyszło, że tam najważniejsza jest nawiązanie tej więzi terapeutycznej, a nie szkoła, według której się prowadzi już samą terapię, czyli to jest ten czynnik taki ludzki, który być może jeszcze do tej pory, póki co na razie neuronauka nam nie będzie w stanie wyjaśnić. W związku z tym nie atak, ale powinna być gotowość obu stron do konstruktywnego współpracy, jak również porzucenia pewnych mitów, które narosły, bo być może wiele teorii psychologii jest po prostu całkowicie nieprawdziwa i tak jak Freuda wspominamy cały czas, bo jemu się wszystko fajnie kojarzyło, no to jednak nikt już raczej nie próbuje go stosować jako wytłumaczenia tego, w jaki sposób działa nasz mózg. Tu oczywiście jest wiele innych dziedzin, które próbuje, bo na przykład ja też z fascynacją obserwuję tak zwaną ekonomię behawioralną, chociażby Dan Ariely robi fantastyczne, proste doświadczenia, które pokazują i obalają mity o tym, że jesteśmy racjonalnym bytem, do tego nie potrzebuje żadnej neuronauki, tylko za pomocą bardzo ciekawych eksperymentów pokazuje, że jednak jesteśmy bytem nieracjonalnym, nieekonomicznym. No, z punktu widzenia takiej jakby takiej ekonomii klasycznej, tylko raczej to jest, no można powiedzieć, taka osobowość stadna, wet za wet, żeby przeżyć. Także współpraca, nie atak. I racjonalizująca raczej swoje własne zachowania. Tak, post factum zawsze się potrafimy wytłumaczyć przed samym sobą. Tylko jakbym mógł się krótko odnieść, Pawle, bo podałeś przykład tej debaty, czy najpierw są emocje, czy percepcja świadoma. To z tego, co pamiętam, to jak Ledoux robił między innymi te swoje badania, to on nie powiedział, że te emocje są pierwsze, tylko właśnie dodał jeszcze jedno rozróżnienie teoretyczne i potem zaczęli się sprzeczać dalej psychologowie z neuropsychologami i wprowadzili kolejne pojęcie afektu, które oddzielili od emocji i powiedzieli, że to, co jest pierwsze, to jest afekt tak naprawdę, czyli to nie jest emocja, bo emocje są złożone, tylko to jest taka pierwsza, bardzo prosta ocena, czy coś jest pozytywne, czy negatywne. Więc, ale zgadzam się z tobą co do ogólnej formy, że neuronauka może na pewno na pewnych płaszczyznach rozstrzygnąć pytania teoretyczne. Michale, pozwól, że odpowiadając na pytanie o przyszłość psychologii, wyjdę z roli rzecznika Instytutu. Bo myślę, czy myślę, że takie pytanie tak naprawdę jakby losy psychologii jako takie nie powinny nas obchodzić. I mówię to niezłośliwie, dlatego że nauka się jakby rozwija pewnym swoim tempem. My się bardzo często przyzwyczajamy do pewnych podziałów dyscyplinarnych, do słowników, które generują dyscypliny, a te podziały są stosunkowo nowe, tak? Jakby nauka taka, jaką znamy, ma nieco ponad 100 lat, więc jakby nie wiadomo, jakby gdzie zajdzie za kolejny 10 lat, więc tutaj bawienie się w prognozy, no jest to fajnym fantazjowaniem, ale wydaje mi się, że takie urefleksyjnianie własnej twórczości jakby czasami jest
no niepotrzebne, możemy sobie bez tego, pamiętajmy, żeby w nauce potrzebujemy rzeczy, które działają, tak, które nam coś sprawnie tłumaczą, produkują pewną nową wiedzę lub weryfikują wiedzę, którą mamy i w tym sensie w nauce nie ma żadnych dyskusji. No, dzisiaj może nam się wydawać, że wiemy coś na 100%, ale ponieważ nauka nie jest dogmatem, tylko jest nauką, być może może się okazać za jakiś czas, że coś, co traktowaliśmy jako, nie wiem, mechanizm całkowicie opisany, dogłębnie okaże się, że nasza wiedza na ten temat się zmieni. I ja, tak jak powiedziałem, nie jestem psychologiem, chociaż rzecznikuję Instytutu Psychologii, ale dam taki przykład, dlaczego nie powinniśmy się bać tych zmian i jakby patrzeć na naukę, jakby na ten rozwój z większym zaufaniem, także na tę współpracę międzynarodową, odwołując się do moich, no nie nazwalibyście pewnie tylko badaniami, ale do mojego doświadczenia akademickiego, ponieważ ja się zajmowałem kiedyś studiami kulturowymi brytyjskimi. To był taki nurt, który powstał na przecięciu literaturoznawstwa i socjologii i filozofii na przełomie lat 50. i 60. w Wielkiej Brytanii. I oni postanowili zająć się kulturą popularną. I oczywiście jak oni zajęli się tą kulturą popularną, to oczywiście najpierw było wielkie harmide, dlaczego nie w ogóle terenu, bo to jest coś, czym się nie należy zajmować. To jest jedna rzecz. A druga, że zaczęli tak sobie wybierać trochę narzędzia. Tu coś wzięli od literaturoznawców, tu coś wzięli od filozofów, to od socjologów i teraz za każdym razem jak coś publikowali, to socjologowie mówili, to jest absolutnie, nie ma nic wspólnego z socjologią. Filozofowie mówili, to nie jest absolutnie żadna filozofia. Literaturoznawcy się w ogóle od nich odcinali, natomiast oni dzięki tej pewnej swobodzie, którą mieli i tego, że nie trzymała ich pewna dyscyplinarność, chociaż tych dyscyplin potrzebowali, wygenerowali całkiem mnóstwo dobrej, interesującej na dzisiaj wiedzy o kulturze tamtych czasów. Tak byli w stanie opisać subkultury, byli w stanie opisać telewizję tamtych czasów, te wszystkie rzeczy, za które nikt się inny nie zabierał, bo też nie miał narzędzi. Wydaje mi się, że neuronauka, w związku oczywiście z odpowiednią skalę i proporcje, ma taki podobny komfort. A dlatego jakby zamiast, nie powinniśmy tutaj zastanawiać się jakby w którym kierunku ona pójdzie, tylko nie bać się przekraczania tych podziałów, ale tych dyscyplin tak czy owak będziemy potrzebować, ponieważ to, co jest, wydaje mi się, najciekawsze w nauce, bez względu czy będzie to humanistyka, czy nauki społeczne, czy nauki o życiu, to właśnie zajęcie takiej specyficznej pozycji, gdzie możemy dostrzegać, co mówią różne dyscypliny i zobaczyć, co one mówią, więcej niż one same z osobna są w stanie nam powiedzieć, a kiedy do tego mamy jeszcze do dyspozycji aparaturę, która jest technologicznie bardzo zaawansowana i pozwala nam podejrzeć pewne, na przykład mózg w trakcie jego pracy lepiej niż wcześniej, no to jesteśmy jakby mamy idealną pozycję, żeby rzeczywiście uzyskać pewną nadwyżkę wiedzy, której wcześniej nie mieliśmy, albo weryfikować pewną wiedzę, która wydawała nam się pewna. Więc jakby wydaje mi się, że to, co jest jakby to ta nadzieja, którą jakby daje nam i technologia, i ta taka specyficzna pozycja, którą tego typu nauki potrafią zająć, jest tutaj chyba największą szansą, którą powinniśmy wykorzystać, a nie przykuwać się do instytucjonalnych podziałów, które też są wygodne, no bo przed generują pewien prestiż, który stąd wynika. Wiemy, że teraz psychologia eksperymentalna jakby tym prestiżem, zwłaszcza jeżeli korzysta z takich metod właśnie jak EEG, fMRI, cieszy się jakby też takim społecznym uznaniem, no ponieważ wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię, jaką do tej pory ludzkość stworzyła. Proszę Państwa, no to odpowiedzieliśmy na pytanie, że neuronauka właściwie nie jest żadnym rebeliantem, który tutaj przebuduje zupełnie dotychczasową architekturę wiedzy, ale bardzo przydatnym narzędziem posuwającym naszą samoświadomość, kim jesteśmy, co tutaj robimy, po co nas stworzono i jak działamy. Proszę bardzo, pytania. Dzień dobry, Roman Wysocki. Z dużą fascynacją słucham Państwa wywody i filtruję to przez moje, no niestety, zbyt duże doświadczenie życiowe i zbyt długie. Chciałbym Państwu najpierw bez żadnej złośliwości zadedykować jedną sentencję. Co to jest specjalista? Specjalista to jest taki człowiek, który coraz więcej wie na coraz węższy temat. A doskonałym specjalistą to jest taki człowiek, który wie wszystko o niczym. No i odnoszę wrażenie, że niektórzy z prelegentów dążą w tym kierunku. Mam... To już... Ja to już zostawiam Państwa ocenie. Następna sprawa. Chciałbym pana prelegenta w okularach wyprowadzić z mylnego błędu, który wyraził na samym początku, że wraz ze swoją działalnością i będzie lepiej poznawał świat i będziemy coraz więcej wiedzieli. Jest to
bardzo głęboko błędne podejście, ponieważ patrząc na przestrzeni lat, cały rozwój, no ja jeszcze pamiętam lata 60., niestety 70., 80., wiem, o czym mnie uczono i to jest moja prywatna sentencja, ale uważam, że rozwój naukowo-techniczny w mniejszym stopniu poszerza zakres naszej wiedzy, a wprost przeciwnie, poszerza zakres naszej niewiedzy, czego najlepszym przykładem jest określenie istnienia czarnej materii, która zajmuje 3/4 wszechświata i o której nie wiemy nic. Na przykład Leonardo da Vinci, jeden z największych umysłów tego świata, nie wiem jaki miał mózg, no nie wiedział o tym nic. Ja do neurologii się przekonam wtedy, neuronauki, przepraszam. Aha, jeszcze jedno pytanie. W ogóle panowie nie poruszyli żadnych, oprócz Freuda, związków neuronauki z obciążeniami genetycznymi. Osobowość, myślę, że jest to w dużym stopniu wynika z tych takich z obciążeń genetycznych. I nie wiem, czy pomijając to, bojąc się Freuda, nie robicie panowie takiego błędu w założeniach metodologicznego. A ostatnie pytanie, ponieważ panowie są najwyższej klasy specjalistami w neurologii, czy mogliby mi panowie powiedzieć, co się dzieje z moimi pięknymi, kolorowymi snami, które miałam bardzo często i które nikną w momencie, kiedy się obudzę. Gdzie ten wszechświat, w którym istnieje w czasie snu i który jest dla mnie taki rzeczywisty, niknie, kiedy się budzę? To dziękuję. Tyle. To ja zaraz oddam mikrofon Pawłowi, tylko chciałem tylko chciałem rozszerzyć jeszcze pana sentencję z początku wypowiedzi. Mój były promotor na filozofii, profesor Marcin Miłkowski, opowiadał też taką anegdotę od Daniela Deneta, takiego filozofa znanego dosyć, że rozwój naukowy, tylko nie wiem, czy mógłbym to mówić przy Michale, bo istnieje też szansa, że będzie moim recenzentem doktoratu. Bo Daniel Dennett mówił o profesorach i rozwoju naukowym coś takiego, że rozwój naukowy jest podobny do rozwoju takiej ameby morskiej, która pływa po oceanie swobodnie i szuka swojego miejsca, gdzie mogłaby się zainstalować i tam już pobierać pokarm cały czas i się ustawić do końca życia. A potem jak już się ustawi w tym danym miejscu, to zaczyna zjadać swój mózg. Bardzo bolesna analogia. To znaczy tak, wracając po kolei, bo pewnie już nie zapamiętałem pytań, to znaczy po pierwsze wiedza. Wspomniał pan, że w swoim zbyt długim życiu ta wiedza je zapewniła. To znaczy oczywiście filozoficznie im więcej wiemy, tym więcej potrafimy zadać pytań i tym więcej widzimy obszar naszej wiedzy, ale wiedza bezpośrednio fizycznie przerasta. Czyli to, że więcej wiemy, oczywiście generuje więcej pytań. Potrafimy zajrzeć w mikroświat, w makroświat, w granice, nie wiem, dostępnego wszechświata. I jak najbardziej być może nigdy nie poznamy 100% wiedzy o wszechświecie. Natomiast wiedza jako taka na pewno rośnie i generuje różne dobre rzeczy, jak chociażby właśnie procedury medyczne. Co do tych snów, to jest troszeczkę tak, że oczywiście my troszkę wiemy, co nam się dzieje. To znaczy, to jest najprawdopodobniej aktywność elektryczna neuronów, która po prostu znika, bo ma zniknąć, kiedy przechodzimy w inny stan czuwania. To akurat Michał pewnie będzie dużo lepszy w wyjaśnieniu, bo jest to pewnego rodzaju stan, który jest nie taką najwyższym stanem świadomości, ale pewnego rodzaju stanem pośrednim przed byciem zupełnie nieświadomym, a całkowicie świadomym na jawie. Tak, tam jeszcze było jedno pytanie chyba o te dyscypliny, tak? O genetykę. To znaczy z genetyką, no tutaj obciążenia. No ja nie wiem, czy obciążenia, bo teraz to też jest oczywiście pewnego rodzaju zawsze interpretacją, co jest cechą dobrą, co jest cechą złą.
I to akurat, że tak jak Państwo tutaj siedzą, każdy jest inny, to jest tak naprawdę siłą naszego gatunku, bo jako biolog, tu akurat mogę spokojnie powiedzieć, że siłą gatunku jest to, żeby był właśnie różnorodny, zachowywał pewną rezerwuar różnorodności, bo dzięki temu w przypadku złych warunków środowiskowych jest w stanie się szybko dostosować. Nie jako osoba, nie jako mała grupa osobników, tylko jako po prostu gatunek. Bo trzeba pamiętać, że ewolucja działa na gatunku, a jednostka jest jedynie i tylko wyłącznie częścią tego procesu ewolucyjnego. Tak. Analogia, którą zaproponował Leon, wbrew pozorom, często się sprawdza i myślę, że to, co możemy zrobić jako naukowcy po to, żeby zapewnić sobie zajęcie na całe życie, to znaleźć taki obszar, który trudno nam będzie objąć, bo dzięki temu ten cały proces degeneracji czy degradacji neuronalnej, o której tutaj mówimy, będzie trwał wystarczająco długo, żebyśmy nie zdążyli tak całkiem zdegenerować. Z drugiej strony to oczywiście jest też powiązane z tym pana komentarzem dotyczącym niewiedzy, prawda? Ja myślę, że wszyscy sobie dobrze zdajemy sprawę z tego, że zadajemy więcej pytań niż udzielamy odpowiedzi i myślę, że wraz z rozwojem badań, które prowadzimy nad tematyką, którą się zajmujemy, rzeczywiście ten proces przebiega trochę w tą stronę. I to jest jakby powód, dla którego ja bardzo lubię próbować i współpracować z moimi młodszymi kolegami, bo oni jakby przychodzą z nową energią i z tą swoją taką początkowo charakterystyczną dla młodych naukowców pewnością, że to się da zrobić. Co więcej, często się da. Tak? To znaczy ten nasz sceptycyzm związany z mierzeniem się z problemami czasami się da przełamać. No i ten przykład badania, o którym mówiłem na samym początku, jest tego najlepszym dowodem. Jak Marta Łukowska przychodziła do mnie lat temu parę z tym pomysłem, żeby badać, jak rytm serca wpływa na to, jak twierdzimy, że jak widzimy, no to oczywiście teoretyczne uzasadnienie wtedy jakieś już istniało. Badań na ten temat nie było prawie wcale, natomiast pomysł wydawał się bardzo kontrowersyjny i też bardzo ryzykowny. No efekt to był bardzo dobry, ten doktorat był recenzowany międzynarodowo, te badania zostały dobrze opublikowane i udało się rzeczywiście coś w naszym zrozumieniu zmienić, przy czym oczywiście no, trzeba zachować skalę, prawda? Znaczy to wciąż pozostawiło więcej pytań niż odpowiedzi w tym kontekście. Myślę, że to nie jest jakoś specjalnie dziwne i to pewno Państwo usłyszą od każdej osoby, która się zajmuje nauką w takim ujęciu empirycznym. I trzeci komentarz, zostałem wywołany do tych snów, akurat Leon chyba najwięcej o snach że może opowiedzieć, ja tylko mogę dopowiedzieć, nie w sensie, że śni, chociaż pewnie też, ale wiem, że był zaangażowany w taki startup dotyczący analizystów, tak? Przynajmniej konsultowałeś dla nich badania dotyczące analizy snu i procesu snu, więc pewno o tym wam Leon może trochę opowiedzieć, jeśli będzie na to czas. Natomiast no, z perspektywy naszych badań to pytanie mniej brzmi jak, bo to, że to doświadczenie wizualne jest powiązane z aktywacją kory wzrokowej w wyniku odtwarzania jakichś śladów, które są wywołane przez jakieś wskazówki zewnętrzne, bądź wskazówki pamięciowe, to wiemy całkiem dobrze. Natomiast bardziej interesujące pytanie jest po co? I tutaj jest parę teorii, ale nie jesteśmy do końca pewni, która z tych teorii jest bardziej sensowna. Czy to jest forma jakiejś symulacji, bo na przykład takie pytania się pojawiają, czy takie propozycje teoretycznie się pojawiają, czyli że śnimy po to, żeby wyobrazić sobie jakby konsekwencje różnych działań, czy różnych zjawisk, prawda? Czy to jest jakaś forma, nie wiem, utrwalania śladu pamięciowego, prawda? Czyli śnimy o tym, co się zdarzyło, czasami w bardzo abstrakcyjny sposób właśnie po to, żeby ten rzecz, która była dla nas ważna z wizualnego punktu widzenia, została lepiej zachowana. Prawda? I to jest rzecz, na której te badania, o ile się to orientuję, a nie jest tam moja tematyka badawcza do końca, się tak naprawdę koncentrują. To znaczy oczywiście wciąż próbujemy opisywać to, jak to śnienie zachodzi, ale bardziej pytanie jest powiązane z funkcją niż z procesem samym w sobie. Ja nie jestem specjalistą, ale też się wypowiem. Bo zupełnie poważnie, bo jakby poczułem w panu pytaniu, jakby czułem tę złośliwość, natomiast pod naszym adresem, a teraz pamiętajmy o tym, że nauka nie jest od tego, żeby nam tutaj budować dobre samopoczucie, że wszystko wiemy. Oczywiście, że im więcej wiemy, tym się pole naszej niewiedzy poszerza. Wiemy, że musimy zadać kolejne pytania, na które nie mamy ani metody, ani w ogóle możliwości, żeby na nie odpowiedzieć, więc one się jakby kumulują. No ale nauka to nie jest religia i w tym znaczeniu jakby musimy być przygotowani
przygotowani na konfrontację z olbrzymimi pytaniami, które się pojawią, na które nawet nie będziemy mieli narzędzi innych niż spekulacje, żeby odpowiedzieć. Więc no ja też jakby z literatury wiem, że lata 60. to był taki moment jakby ogromnego optymizmu, że rzeczywiście było przekonanie, że w tych naszych współczesnych latach będziemy mieli już latające samochody, bazy na Księżycu i w czasy na Marsie, bo taki rzeczywiście był ten szczytowy, to był ten szczytowy moment nowoczesności i wydawało się, że technologia, społeczeństwo przemysłowe jakby jest krok od kolonizacji kosmosu. To się nie wydarzyło. Natomiast no, wydarzyło się całe mnóstwo innych ciekawych rzeczy. I tak jak mówię, no, nauka i tutaj... Nie tylko na dzisiejszy wieczór.